Szancarem Abajewem z numerem 3 księżna Anna pod Kamilem Grzybowskim, z 4 Krystian pod Michałem Abikiem, z 5 Taneda pod Konradem Mazurem, z 6 Nibella pod Aleksandrem Kabardowem, z numerem 7 Grand Royal pod Dmitri Pietriakowem. Dmitri Pietriakow i Konrad Mazur walczą o swoje 3 zwycięstwa w tym sezonie, a Konrad Mazur będzie chciał powtórzyć dzisiejsze osiągnięcie Małgorzaty Kryszyłowicz i wygrać 2 wyścigi z rzędu. I trójkolorowy Anton Turgajew. Siwy ogier, torbet, temperamentny. I jest w maszynie, poprosimy heroicznego. Także 3-latek. Gniady, także ogier. Księżną Annę poprosimy. Siwa klacz postanowiła tyłem. Potem i tak trzeba będzie się odwrócić. Łaskawie zgodziła się. Zamknięta w boksie księżna Anna Krystian, poprosimy. Krystian rozsądny i zdyscyplinowany. Taneda z numerem 5. Nerwowo, bardzo heroiczny tam gdzieś. Denerwuje się w maszynie. Jest Taneda. 6 Nibella. I Aleksander Kabardow. I 7 poprosimy. Grand Royal, Dmitri Pietriakow. 2 zwycięstwa na koncie. Dziś ani jednego. Wszystko zdarzyło się przed tygodniem. Strasznie nerwowo heroiczny tam. Sprawdza moc zawiasów bramek startowych. Wszyscy w maszynie startowej możemy zaczynać rywalizację. Poszły. W różnym tempie. I na razie jeszcze nic nie wiadomo. Na pewno to będzie wiadomo za 2,5 minuty. Natomiast jeśli chodzi o tę kolejność otwarcia, to mamy 5-3. 5-3 i jedynka tam schowana. A zatem mamy Tanedę, mamy księżną Annę i mamy Sorbeta. Nie ma zatem niespodzianki, jeśli chodzi o tę kolejność otwarcia. 5-3-1. Piątka z przodu z lekką przewagą nad trójką i nad jedynką. Jedynka na miejscu 3, ale z minimalną stratą do księżnej Anny do trójki. Natomiast jeśli chodzi o tego prowadzącego, tutaj dosyć wyraźnie z przodu Taneda, charakterystyczna Konrad Mazur. I sylwetka, i ta kolorystyka bardzo wyrazista. Środkiem idzie po wewnętrznej Sorbet i Anton Turgajew, a po zewnętrznej księżna Anna i Kamil Grzybowski. Zatem panowie z przodu, w środku, dzieląc tamtych dwóch idących jedną długość z tyłu, łeb w łeb na pierwszym miejscu. Zatem piątka, a potem łeb w łeb, trójka i jedynka. Jedynka po wewnętrznej, trójka po zewnętrznej. No i pozostali już z tak dużymi stratami, że z pewnością między tą trójką rozstrzygnie się kwestia zwycięstwa. Zobaczymy, czy wystarczy sił. Jak tam Taneda rozłoży siły, zmniejsza się dystans po zewnętrznej. Mocno idzie księżna Anna i Kamil Grzybowski. Sorbet traci w tej chwili dystans, a księżna Anna atakuje. Kamil Grzybowski tutaj będzie próbował wejść na pierwsze miejsce, być może na początku tej prostej, po to, żeby ewentualnie potem powiększać tylko ten dystans. Nic z tego, bo bardzo mocna Taneda, ale
ależ bardzo mocny także teraz ten atak księżnej Anny. Trójka, jest szansa na zwycięstwo. Jedynka, już nie, już z tyłu. Czyli będzie trójka czy piątka, trójka czy piątka, piątka, trójka, jedynka, 5-3-1-4. Tak jak zaczęli, tak skończyli. Dopiero teraz siódemka dojeżdża do mety, a od samego początku Taneda i Konrad Mazur na pierwszym miejscu. Drugie zwycięstwo Konrada w tym sezonie wyścigowym tutaj w Sopocie. Trójka, księżna Anna, jedna z faworytek, i Kamil Grzybowski na dobrym drugim miejscu. Trzecia pozycja, jedynka, Sorbet.